Witajcie, roślinne świry! Dziś porozmawiamy o anturiach, które są troszeczkę trudniejsze w uprawie. A mówiąc troszeczkę, to mam na myśli na przykład takie anturia, których nigdy nie kupię, ponieważ dla mnie są zdecydowanie za trudne. To znaczy, tak naprawdę wydaje mi się, że nie do końca jestem w stanie zapewnić im takie warunki, żeby rosły duże i piękne, a nie tylko, żeby był jeden mały, jakiś półzgniły liść. I tutaj moje uczucia mogę wam porównać do filodendrona melanochryzum, który u mnie na wolności i u mnie w witrynce rósł tragicznie. Co prawda, ja nie miałam takiej wersji z dużymi liśćmi, która chyba jakiś czas temu pojawiła się w Obi w całkiem niezłej cenie. Ja miałam tego takiego melanochryzum z małymi liśćmi, który w sumie wyglądał trochę jak mikans, tylko po prostu był frustrujący. Nie rósł, miał problemy, żeby wychodzić z tym nowym liściem. Nie, 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 nie chcę takich roślin w moim życiu. Chcę rośliny, które sprawiają mi przyjemność i którym mogę zapewnić takie warunki, żeby przynajmniej jako tako rosły. Anturia ogólnie są dość specyficzne, chociaż pewnie miłośnik każdej z grup roślin, czy tam filodendronów, czy hoi, może tak powiedzieć o roślinach, ale mam wrażenie, że anturia są uważane za takie trochę trudne rośliny i chyba coś w tym jest. Ja już się jakby do nich przyzwyczaiłam, już wiem, czego potrzebują, ale myślę, że osoba, która kupuje swoje pierwsze anturium, może popełnić sporo pomyłek, na przykład postawić anturium z ciemnymi liśćmi w bardzo jasnym miejscu. Anturiami zwykle tak jest, że im roślina ma ciemniejsze liście, tym bardziej w cieniu może stać. One ogólnie zwykle rosną gdzieś w cieniu albo między drzewami, gdzieś tam w konarach drzew, więc praktycznie nigdy bezpośrednie słońce do nich nie dociera. Przejdźmy sobie do tych trudnych anturiów. Dwóch nie mam i najpierw od nich zacznę, a potem opowiem o tych anturiach, które mam i które uważam, że zdecydowanie nie są dobre na początek, chociaż są bardzo piękne. Pierwsze anturium, absolutnie przepiękne na zdjęciach. Jeżeli chodzi o Polskę, to u nikogo nie widziałam dużej rośliny, a mówię o anturium splendidum. No przyznajcie, że wygląda niesamowicie. Możliwe, że całkiem sporo osób w Polsce ma idealne warunki dla anturium splendidum i mają wielkie okazy, tylko po prostu nie chwalą się tym w internecie, albo ja po prostu tego nie znalazłam. Ale przejdźmy do tego, dlaczego moim zdaniem anturium splendidum jest takie trudne w uprawie. Po pierwsze, potrzebuje 100% wilgotności. To nie jest roślina, która będzie wam rosła na półce tak jak u mnie w 40% czy mniej. Nie. Ona się nigdy nie przyzwyczai. Ona po prostu umrze. Po drugie, potrzebuje zmian temperatury między dniem a nocą, ponieważ to jest roślina, która rośnie dość wysoko w górach. Co oznacza, że różnice temperatur powinny być 10, a nawet 15 stopni. Czyli jeżeli uprawiacie tę roślinę powiedzmy w 27 stopniach, no to w nocy ona powinna mieć około 17 stopni. No i co tutaj zrobić? Wiem, że niektórzy specjalnie dla tej rośliny kupują lodówkę do win. Wiem też, że są growboxy, które mają opcję chłodzenia. I myślę, że jeżeli ktoś strasznie, ale to strasznie chciałby uprawiać anturium splendidum, no to właśnie powinien się zaopatrzyć w taki growbox, dzięki czemu może uprawiać też inne rośliny, które potrzebują tak dużej różnicy temperatur. Co ciekawe, anturium splendidum w odróżnieniu do większości anturiów nie potrzebuje dużej cyrkulacji powietrza i tak jak większość anturiów lubi półcień. Naturalnie przechodzimy do drugiego anturium, którego nie mam, które ach, tak bardzo mi się podoba, jeszcze bardziej niż splendidum i raczej też nie będę miała, ponieważ przypadek jest dokładnie ten sam. Anturium Laponaum ma taki pierwotny, smokowy trochę kształt. No i znowu, liście takie śmieszne, brodawkowate, ale jest to roślina, która rośnie dość wysoko w górach i przez to różnice temperaturowe między dniem a nocą są wysokie. Potrzebuje też wysokiej wilgotności, więc jeżeli decydujecie się na anturium splendidum lub Laponaum, to od razu możecie kupować tego growboxa z chłodzeniem, bo nie mówię, że ta roślina umrze od razu. Niekoniecznie. Możliwe, że
będzie sobie żyło przez jakiś czas, ale to raczej będzie wegetacja niż, wiecie, wzrost tej rośliny, kolejne liście coraz większe, zaczyna kwitnąć, no po prostu jest piękna. Nie sądzę, żeby te rośliny dobrze się utrzymały w witrynce, po prostu jeżeli je macie i rosną wam i naprawdę liście są wielkie i piękne, to napiszcie do mnie, wyślijcie zdjęcia, bardzo bym chciała zobaczyć, jak one wyglądają, no bo tak jak mówię, ja bym bardzo je chciała, ale no nie ma szans, nie ma szans, ja im takich warunków nie zapewnię. Na pewno nie będę miała growboxa z ochłodzeniem albo w ogóle żadnego growboxa, bo akurat jeżeli chodzi o foliaczki, to jeszcze jestem w stanie to wytrzymać, bo widzę trochę przez tą folię, co tam się w środku dzieje. No a growbox zwykle, no może są inne, ale jest taki, wiecie, zamknięty z zewnątrz, czarny, w środku jest srebrny, żeby odbijać światło. To mi się nie podoba, to w ogóle nie jest mój klimat. Dobra, przechodzimy dalej. Teraz rośliny, które ja mam i które rosną u mnie na wolności, prawdopodobnie w witrynce rosłyby dużo lepiej, ale sobie radzą i nie są najprostsze w uprawie, bo są marudne. To nawet nie chodzi o tą wilgotność powietrza, czy temperaturę, no bo to już jest takie, że jak przy niektórych nie utrzymasz, to ci roślina zdechnie. Tu mam takie problemy, że na przykład obsychają końcówki, wolno rośnie, można łatwo uszkodzić system korzeniowy złym podlewaniem. No dobra, ale przejdźmy od razu, albo w ogóle na przykład nie chce rosnąć. Przejdźmy do pierwszego. Pierwszy trudny osobnik to Anthurnum regale. Jak widzicie, mam tutaj całkiem sporo liści. Czasami się mówi, że Anthurnum regale to może mieć tylko jeden liść. Ja nie mam jednego liścia, ale to dlatego, że mam dwa stożki wzrostu, ale nawet jakbym nie miała dwóch stożków wzrostu, no to tutaj jest jednak więcej niż dwa liście, jak widzicie, i wychodzi kolejne. Piękna roślina. Cięłam ją jakiś czas temu i to jest szczyt właśnie, który wyszedł z dwoma stożkami wzrostu. Był taki moment, kiedy stracił wszystkie korzenie i musiałam go, no, ratować. I to jest taki moment, że prawdopodobnie osoba początkująca nie poradziłaby sobie z tym. Ale tak, dla osób średnio zaawansowanych to myślę, że można się pokusić o regale, no bo jednak jest przepiękny, szczególnie właśnie jak idzie z dwóch stożków wzrostu i jest taki gęsty. Ale no, spotkać... Ja właściwie nie widziałam innego regale z dwoma stożkami wzrostu niż ten mój. Więc mam szczęście, mam szczęście. Jakie ma problemy? Jak wszystkie, Anthuria nie lubi być mocno nawożony. Zdecydowanie nie lubi niskiej wilgotności powietrza, no ale u mnie nie ma wyboru, więc musiał się przyzwyczaić i jak widać przyzwyczaił się, ale te niektóre liście no to są takie nie za bardzo. On stoi pod taką niezbyt mocną lampą w witrynce, ale tam w witrynce przez to, że nie jest uszczelniana, też jest 40% wilgotności, więc wybaczcie moje rośliny, kiedyś zrobię wam dobrze, ale nie dzisiaj. Tak jak niektóre anturia, na przykład Anthurium clarinervium, ma skłonności do zakażeń bakteryjnych, co widać na liściach, takie, no tutaj akurat tego nie ma, ale to są takie jakby kropeczki żółte, trochę podobne, trochę to wygląda podobnie jak miodniki, ale taki wysyp miodników na filodendronach. Jeżeli kiedyś to widzieliście, to właśnie tak wygląda zakażenie bakteryjne na anturiach, ale z tym na szczęście dosyć łatwo można sobie poradzić naturalnymi środkami, tym wyciągiem z grejpfruta. Kolejna roślina, oczywiście królowa, Anthurium varroquinum. Anthurium varroquinum też często jest tak, że ludzie mają tylko jednego liścia, albo jednego i pół, albo dwa jakieś obgryzione. Jak widzicie, ja mam trzy obgryzione i czwarty idzie. Co mnie cieszy, o, idzie, żeby nie było. To jest mój szczyt po cięciu. Chciałam pociąć tą roślinę, bo już tak strasznie dziwnie rosła, taki pień sobie wytworzyła i brzydko to wyglądało. No teraz mam dwie królowe, druga jest w foliaczku i jest zdecydowanie zadowoloną rośliną i też wypuszcza nowe liście. No w sumie ten liść nie jest taki najgorszy, a stoi od samego początku przez całe swoje życie w 40% wilgotności i więcej nie dostaje, czasami dostaje mniej. No ja tego nie zmienię, ja nie używam nawilżaczy i nie mam zamiaru używać. Też jest podatna dosyć na te zakażenia bakteryjne i dość łatwo traci system korzeniowy, gdy jest przelany, bo akurat Anthurium varroquinum ma takie dosyć cienkie korzenie. No
no i jest marudna, jest dramatyczna i wysychają jej te końce przez niską wilgotność, ale jeżeli macie witrynkę, gdzie jest wysoka wilgotność, nawet 70%, to już jest moim zdaniem super wysoka, ja nigdy takiej nie mam, to i Regale, i Anthurium Varroquinum przy takiej średniej wiedzy o anturiach będziecie w stanie bez problemu uprawiać. Tutaj akurat klucz to jest ta wilgotność powietrza i wiatraczek w środku. Koniecznie musi być wiatraczek. Anthurium Varroquinum nienawidzi, gdy stoi powietrze i zaczyna robić coś takiego, co wygląda ogólnie jak szok poimportowy. Najpierw liść robi się taki trochę pomarszczony, jeszcze w kolorze liścia, taki potem się robi suchy, to może być też takie troszkę mokre, a potem robi się coś takiego, czyli po prostu schnie. Przeszliśmy przez 4 anturia, 2 bardzo trudne, 2 takie średnio trudne, jeszcze pokażę jedno trudne i taki bonus, że to dziwne, że jest trudne, ale moim zdaniem jest dosyć trudne, chociaż nie wiem, czy jest uważane za tak bardzo trudne. Dobra, 5. roślina, Anthurium peltigerum. Też anturium, które dość wysoko rośnie w górach, ale zadziwiająco dobrze żyje sobie też na nizinach, czyli u mnie w foliaczku. Natomiast problem tej rośliny jest taki, że łatwo odrzuca korzenie i bardzo trudno się ukorzenia. Ja tego dziada ukorzeniam od czasów, gdy przyszedł, a przyszedł w czerwcu, teraz mamy sierpień, i tam ciągle praktycznie nie ma korzeni. Więc jeżeli macie takie szczęście, że macie peltigerum z korzeniami, to cieszcie się i uważajcie na tą roślinę, bo jak ona wreszcie będzie duża, to będzie piękna. Jak widzicie, tutaj to trochę widać, kształt liścia i tył jest podobny trochę do Anthurium forgeti, czyli nie ma tego wcięcia. Bardzo mi się ta roślina podoba, niestety wydaje mi się, że to będzie trochę droga przez mękę, żeby doprowadzić ją do takiego jakiegoś normalnego życia. Jestem strasznym człowiekiem, właśnie zdejmując roślinę, urwałam kawałek liścia z najnowszego, młodego i jeszcze brązowego liścia Anthurium Magnificum. Przejdźmy do tego bonusika z mojej strony, czyli Anthurium forgeti. Jak widzicie, mam całkiem spore, moim zdaniem, piękne, moim zdaniem, Anthurium forgeti. Ten liść jest duży, a Anthurium forgeti wcale tak łatwo dużych liści nie wypuszcza. Anthurium forgeti ekstremalnie łatwo się uszkadza. Ja jestem pewna, że teraz po wyciąganiu tego liścia, jak on dojrzeje, o już zresztą widać, pewnie go ruszałam, ojej, dziura będzie, nie, nie. To wygląda jak dziura od paznokcia. No właśnie, bardzo łatwo się uszkadza i potem te liście po prostu nie są idealne. Bardzo, ale to bardzo Anthurium forgeti nie lubi intensywnego nawożenia i po nim widać najszybciej, że rośliny są przenawożone. Wiecie, jak to wygląda? O, tutaj trochę to widać. Wygląda to trochę tak, jakbyście mieli atak przędziora. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widzicie tutaj na środku takie kropeczki? To nie był atak przędziora. To było moje hardkorowe przenawożenie. Jak widzicie, to jest najstarszy liść. O, to jest najstarszy liść. Dlatego tak dobrze widać to przenawożenie, no bo potem ja już się troszkę uspokoiłam z tym nawożeniem i tak nie było doskonałe, a teraz już jest naprawdę niezłe. Ale piękne jest to anturium. Powiem wam, że to jest jedno z moich ulubionych anturiów i jeżeli macie umiar w nawożeniu i nie będziecie go przestawiać za bardzo, to jest fajne anturium. Poza tym z nim problemów nie ma, więc no jak widzicie, nie jest trudne, rośnie w bardzo niskiej wilgotności z pięknymi liśćmi. Ten liść już ma no grubo ponad miesiąc, jak widzicie, oprócz tych uszkodzeń mechanicznych, które wyczyniłam przestawiając go, no to jest liść idealny. Jeszcze jedną rzecz na koniec chcę wam powiedzieć, że Anthurium clarinerium wcale nie jest prostą rośliną. Moim zdaniem na początek się nie nadaje, ale
o anturiach idealnych na początek, opowiem Wam w kolejnym odcinku o anturiach i wtedy pomówię o najprostszych anturiach, które łatwo wybrać, jeżeli chcecie z nimi zacząć przygodę. Dziękuję za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!